Kiedy zaczynaliśmy tę kampanię 16 lat temu, wydawało nam się, że będziemy jednym z pierwszych krajów, który odejdzie od znęcania się nad zwierzętami w taki sposób. Panie Jarosławie Kaczyński. Szanowny Panie Prezesie. Panie Prezesie. No na pewno będziemy tutaj bardzo atakowani, ale ja wierzę, że nasza partia ma większość, to poprze. Nasza formacja i nie ukryłem, ja osobiście już od bardzo długiego czasu uważaliśmy, że w Polsce trzeba wprowadzić zupełnie nowy porządek prawny, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt. Panie Prezesie, głęboko wierzę, że naprawdę jest Pan miłośnikiem zwierząt. I chciałbym zaapelować o wznowienie prac nad ustawą o ochronie zwierząt. Teraz kolejny projekt jest w Sejmie, czeka na skierowanie do komisji sejmowych, ale nie jest kierowany do komisji sejmowych. Dlaczego? Każdy dobry człowiek powinien poprzeć tą ustawę. Ja ją popieram z całego serca, żeby ta akcja się udała, bo naprawdę jest potrzebna zwierzętom, ale jest przede wszystkim potrzebna ludziom. Zawiedliście miliony Polek i Polaków, ale przede wszystkim zawiedliście zwierzęta. Niech Pan nam pomoże, to przecież kwestia serca dla zwierząt oraz litości wobec zwierząt. Niech Pan coś z tym zrobi. Może Pani jednym słowem zakończyć koszmar milionów zwierząt rocznie. Niech Pan dotrzyma słowa. I może w końcu Pan spełnić obietnicę, którą jak na razie Pan łamie. Żeby w Polsce standardy humanitarne, standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszych granic. Kiedy zaczynaliśmy, wydawało nam się, że bardzo szybko się z tym uporamy, bo już wówczas 70% naszego społeczeństwa była przeciwna hodowli zwierząt na futra. Wydawało nam się, że będziemy jednym z pierwszych krajów, który odejdzie od hodowli zwierząt na futra. Belgia, Holandia, Czechy, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Francja, Włochy, Estonia i jeszcze można by tutaj długo wymieniać. W tym roku hodowli zwierząt na futra zakazała też Łotwa, zakazała Malta. Dania też jeszcze 2 lata temu była największym producentem. Dzisiaj Duńczycy mówią futrom bardzo stanowcze nie. Dlaczego garstka hodowców w tym kraju ma większy wpływ na przepisy niż większość społeczeństwa i niż większość parlamentu? Teraz nie walczymy tylko o Polskę wolną od futer, walczymy o całą Europę. Dzisiaj jesteśmy największym producentem futer, którego nie chcą Polacy. Ile mamy podpisów pod petycjami jeszcze zebrać? Niech Pan wprowadzi wreszcie zakaz hodowli z przeznaczeniem na futro, no bo tak naprawdę cierpią na tym głównie zwierzęta. Nie ma żadnego argumentu za tym, żeby dalej to okrucieństwo trwało. Może Pan wypełnić wolę większości społeczeństwa i może w końcu Pan spełnić obietnicę, którą jak na razie Pan łamie.